Fadji, 87 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to najwolniejszy motocykl w grze i to w każdej części GTA, w której występuje. Odzorowany jest na skuterze Piaggio Vespa z rocznika 70 i wizualnie i z nazwy marki, która jest bardzo podobna. Na zdjęcia tego skutera widzicie teraz na ekranie. Wydajność Fadzio jest bardzo niska, skuter ma bardzo małą prędkość maksymalną, bardzo słabe przyspieszenie do tego stopnia, że możemy mieć poważny problem z wjechaniem na jakieś strome wzniesienia. Sterowność jest natomiast całkiem niezła, ale wynika ona pewnie z mojej prędkości maksymalnej. Bardzo specyficzna Fadzio jest jazda na tylnym kole. Ze wszystkich motocyklów czynność ta Fadzio wydaje się najłatwiejsza. I dodatkowo ze wszystkich motocyklów Fadzio przychyla się najbardziej do tyłu, na tyle, że praktycznie jedzie wtedy na samym błotniku, co wygląda naprawdę bardzo dziwnie, no zwłaszcza, że jest to skuter. Jest też ciekawostka związana z tym skuterem, który już wam kiedyś pokazywałem w serii ciekawostek. Czasami jak się przełączymy na Trevora, no to możemy trafić na scenę, jak Trevor jedzie na skuterze za innym skuterem, no i w dodatku wydziera się, rzuca tam jakieś hasła. Można też sądzić, że Trevor posiada swoje osobiste Fadzio, ponieważ kiedy trafimy na tą scenę, no to rejestracja na skuterze jest taka sama jak na samochodzie Trevora. Skuter możemy kupić na stronie internetowej za $5000 i czasami możemy go też spotkać w okolicach posiadłości Playboy oraz Mirror Park. W GTA Online Fadzio klasyfikowany jest w wyścigach jako techniczny, więc w późniejszych tabelach wyniki wpiszemy i do klasy motocyklów, i do klasy pojazdów technicznych. Ale zanim to nastąpi, no to najpierw sprawdzimy, jakie modyfikacje ten skuter posiada. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, silnik, klaksony, światła, tablice rejestracyjne, lakierowanie. Tutaj mamy dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy. Skrzynie biegów, turbo i na sam koniec koła. No jak widzimy, Fadzio nie ma tutaj za wiele modyfikacji. No sprawdźmy teraz skuter na trasie drag przy depotuningu i zobaczmy, jakie czasy ten motocykl osiąga. Najpierw sprawdzimy Fadzio przed tuningiem. Fadzio nietuningowane osiągnęło czas 37 sekund i 25 setnych. Teraz przejdziemy Fadzio po tuningu. Fadzio tuningowane osiągnęło czas 32 sekundy i 8 setnych. No to na sam koniec bonusowo sprawdzimy czas jazdy na jednym kole. Może się okazać, że dzięki temu Fadzio wyprzedzi jakieś samochody. No jak widzimy, tutaj czas poprawił się tylko o parę sekund. No to wpisujemy wyniki do naszych tabel i porównujemy wyniki z innymi pojazdami. Tym razem mamy 6 tabel, 2 w klasie motocyklów, 2 w klasie technicznych pojazdów i 2 ogólne. Wszystkie tabele biorą pod uwagę pojazd przed modyfikacją i po modyfikacji.
Podsumowując, jedynym plusem tego skutera może być to, że jest to sekretny pojazd Trevora. W większości wydaje się, że Trevor posiada tylko Bodiego i zmodyfikowanego quada. Pierwszym minusem są osiągi, które są bardzo słabe i przez nie Fadzio jest jednym z najwolniejszych pojazdów w grze. No jest też najwolniejszym motocyklem. Drugim minusem jest mało możliwości modyfikacji. Moje koncepcje na to słabe 2. Pewnie większość z was oceni ten pojazd na 10, ale jak dla mnie jest to jeden z najbardziej nieużytecznych pojazdów w grze. Piszcie w komentarzu, jakie macie oceny. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was. Napisz już w komentarzu, który z tych pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Możecie się zagłosuj w ankiecie, która jest na grupie, a link do tej ankiety jest w opisie, aby wybrać dwa pojazdy do tego obrazka, który też pojawi się w kolejnym odcinku.